dość bzdur głoszonych przez pana posła Kowalskiego, kłamstw i pomówień, nie tylko wobec mojej osoby, bo jestem osobą publiczną, więc jestem przyzwyczajony do krytyki, ale tu chodzi o obronę przede wszystkim dzieci, ponieważ żaden polityk nie ma prawa odbierać dzieciom dostępu do edukacji i też oczerniać rodziców, pomawia się o składanie fałszywych deklaracji, to jest niezgodne z stanem rzeczywistym oraz padają też tam słowa o wyłudzaniu. Są po prostu te pieniądze wyłudzone w taki sposób, że są, że rodzice wypisują deklaracje, deklarując, że ich dzieci należą do mniejszości niemieckiej, chcą się uczyć języka niemieckiego jako mniejszość, a uczciwi polscy rodzice tego nie robią. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której składam fałszywe oświadczenie, że moje dziecko będzie się uczyć języka niemieckiego jako języka mniejszości tylko i wyłącznie tak jak pan Oszańca z opolskiego PSL-u, żeby z własnych pieniędzy nie zapłacić na naukę. To jest moim zdaniem nieuczciwe w stosunku do polskich rodziców. Ja się na to nie godzę. Zgodnie z ustawą, mniejszościach, rozporządzeniem, ale też przede wszystkim europejską kartą języków regionalnych i mniejszościowych, oprócz osób o pochodzeniu niemieckim, rząd polski ma obowiązek zorganizowania nauki języka dla osób, które nim nie władają, a zamieszkują tereny, gdzie ten język jest użytkowany. Każdy rodzic, który nie jest w mniejszości niemieckiej, natomiast chce dbać o dobro swojego dziecka, umożliwić mu lepszy start, ma możliwość zgłoszenia się do dyrektora szkoły w celu organizacji lekcji języka niemieckiego. Na te zajęcia uczęszcza 130 uczniów. W tygodniowo to są 33 godziny. I dzisiaj, po haniebnych słowach pana posła Kowalskiego, taki rodzic będzie się zastanawiał kilka razy, czy na pewno to zrobić, czy dbać o dobro swojego dziecka, czy nie zostanie narażony na pomówienia, kłamstwa i oszczerstwa. I koniec z tą patologią dla mniejszości niemieckiej, która wyłudza te pieniądze. Mówię tutaj ogólnie o mniejszości niemieckiej, dlatego że działacze mniejszości wprost o tym mówią, że te pieniądze idą na utrzymanie szkół. Nie, szanowni panowie, nie ma na to po prostu zgody. Nie ma zgody na wyłudzanie i okradanie polskiego państwa. Bardzo często pokazywaliśmy w Opolu, że mniejszość jest bogactwem, że mniejszość jest wartością, którą należy chronić, którą należy pielęgnować. Nagle okazuje się, że można tą kartą zagrać, że można te upiory znowu obudzić. Bardzo łatwo jest sprowokować ludzi do myślenia w kategoriach źli Niemcy, w kategoriach oni nam czegoś nie dają, oni nam coś zabierają, my te pieniądze przeznaczymy na coś lepszego. Nie, nie można tych pieniędzy przeznaczać na coś lepszego niż uczenie nowego języka tych, którzy się tego języka chcą uczyć. Mamy do czynienia z wielką porażką zagranicznej polityki polskiego rządu. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że zamiast cywilizowanych działań dyplomatycznych stawiamy jako zakładników dzieci. To są polskie szkoły i uczymy tutaj polskie dzieci języka. Jest to bardzo ważny element edukacji. Jeśli chodzi o Opole, to jest prawie 3,5 tysiąca dzieci, które uczęszczają na tego typu zajęcia. Kwestia finansowa też jest tutaj niebanalna. To jest prawie 7 milionów rocznie, także mamy znowu do sytuacji, kiedy ze względów politycznych odbiera się nakłady na pieniądze, na oświatę dla samorządów. Tak faktycznie będzie, że te małe szkoły, o których oderwane już tak naprawdę od realii naszego regionu, pan poseł Kowalski nie chce zrozumieć, będą zamykane przez samorządy. Ja zgłosiłem już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia, które zostało poniesione na poniedziałkowym audycji Rady Opole Poranny Gość. No i dzisiaj organy, które są do tego upoważnione, będą badały, czy do takiego przestępstwa doszło. No ja czekam na ich reakcję i na to, żeby raz na zawsze powiedzieć, że poseł Kowalski po prostu mija się jawnie z prawdą.